Siemano moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest Team Fortress 2. Dzisiaj serwer, no, znowu jakiś Valve of Kabeta, tym razem Cactus Canyon. W miarę pusty, ale ludzie powoli widzę się zbiegają, schodzą. A ja nie chcę dłużej czekać, zanim zacznę nagrywać, już niektórzy dojdą w trakcie nagrania. Bam, 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 coś miałem jeszcze mówić. Aha, wylosowałem na początek Demomana, niech będzie i tak. O, już mi coś zlagowało. No i od razu może zacznijmy konkursik, zanim tam wszyscy dołączą, bo kto tam się wlecze, ten będzie później po prostu. Cześć. Zaczynamy od pytania numer 1. Cześć. No i zginąłem z tej okazji. Siema, siema. Przypominam, że żeby nie było niektórym za dobrze, tylko jeden zwycięzca może być w trakcie tego konkursu. To ja nie będę. Odpowiedź 5 brzmi źle niestety. Czekamy dalej, kto odpowie. Zadamy pytanie jeszcze raz, jakby ktoś nie widział tego pytania. Nie 5, nie 4. Ten, kto napisał 4, zapomina, że na końcu jeszcze, że tak powiem, no, bez wizji, tak to ujmijmy, szpieg zabił grubego oraz... grubego oraz żołnierza. A ten, kto podaje 5, liczy grubego i żołnierza, ale zapomina, że jeszcze skaut zginął przecież, bo żeby przebrać się do tego skauta, musiał go najpierw zabić, prawda? Z takiego założenia przynajmniej niektórzy wychodzą. Napiszemy, że niektórzy byli blisko, ale zapomnieli o skałcie. Dobra, tak napiszemy. Podpowiedź, a czemu by nie? Trzeba zacząć ich odpowiadać, bo potem nikt nie odpowie i wszyscy będą pochy. Cześć, dziółko. No to czekam cały czas na prawidłową odpowiedź. Naprawdę, słuchajcie, ja tego... jak pół. Nie rozumiem, jak można w pułku i zabić. Albo kogoś się zabiło, albo nie, nie ma, że pół. Wow, to była krytyczna kula armatnia. Nie strzelaj tam do mnie. 7 widzę. Nie, 7 nie, cały czas nie. 6. To prawidłowa odpowiedź, na którą nadal czekam. No i co, no i co, no i cześć. Dobra, to może znowu, tam jak ktoś nie widział. Siedem nie, trzy nie. Że ja muszę odpisywać, że nie, bo kurczę. Inaczej nikt nie widzi, że ja... Myślą, że ja nie widziałem, czy coś. Dobra, Wąski dostał pierwszy punkt. Gratulacje dla Wąskiego i teraz będzie pytanie numer 2. Idźcie wy z tym. No co za prze... Jak ja... Aha. Dzięki, William. Tak, już nagrywam. Dobra, to zmiana postaci może. O, inżynier. Medyk, potracisz mnie? Dawno nie byłem... Znaczy, co ja gadam? Jaki inżynier? Szpieg! inżynier. No taki ze mnie inżynier, jak naprawdę... Jak ze skauta gruby. Dawno nie byłem szpiegiem. Może być ciekawie. I może walniemy sobie pytanie numer 2. To jest pytanie, że tak powiem, wymyślone przez Kudima, więc ewentualnie pretensje... Że pytanie brzydkie albo coś do niego, haha. Ktoś tam pisze.
A i drzewi z tym! Wow, wybuchłem! Czy ja nie zginę od krwawienia? Nie, zginę od strzelby. O Kudim, nie mogę powiedzieć, bo to moje pytanie. Ale tutaj Kudim już oczywiście, o moje pytanie i normalnie plus 5 do ego. A ludzie mam wrażenie, że będą chyba strzelać po prostu. Normalnie strzelać będą jak ja do tego inżyniera, którego nie trafiłem. Żołnierz! Żołnierz przez 2 razy RZ, ciekawie. Dlaczego żołnierz? Żołnierz to nie jest mały. On nie że to mógł być żołnierz. Nie pojmuję. Ach, no i zabił mnie. Zabił mnie. Ludzie, jak ja nie odpisuję, to znaczy, że to jest nieprawidłowa odpowiedź. A czy Karot nie wygrał wczoraj? Kto wczoraj wygrał? A nie, jeszcze trzecia śmierć jako inżynier. To ja mam z tym inżynierem dzisiaj. Jako szpieg! Cieszę się, dziękuję. Czy Karot wczoraj nie wygrał? Nie, ktoś inny wczoraj wygrał. Kurczę, oczywiście nie pamiętam. Co? A? A, trafia! Emila tutaj oczywiście pamięta, bo wczoraj wygrało warzywo, czyli elektryczny pomidor. Emila pamięta. Na szczęście. Dobra, to co, jedziemy z pytaniem numer 3, czy chwilę poczekamy? Poczekajmy chwilę, a to... Przybrałem się. Tak, nagrywam. Dla innego szpiega. To może być zły pomysł. Super, będę na nagraniu, tylko że będę pisać przez E, a nie BND. No i Hekusel pozdrawia YouTube. Dobra, to co, jedziemy numer 3 pytania. Patrzcie no, tak się przyczaiłem, że nikt mnie nie znalazł. Ja też nikt chyba w sumie no. Zginął. No wow, to się nie daje. Normalnie Kudima chyba trzeba będzie zbanować na ten grania. A czekajcie, w sumie trzeba nową postać wylosować. I będę gruby. Możemy przemieszać, czemu by nie. Ale może dzisiaj zmienimy. Czekajcie, jestem atakującym, czy jestem atakującym? O, czekaj, może się coś zmieniło? Nie, dalej jestem atakującym. Nie, sorry, nie mam miejsca. Wiecie, ja tak jak mówiłem, grupa Steam powstała po to, żebym ludzi nie musiał akceptować, że nie było z tym problemu. Tak więc, wybaczcie, ale nie. Tak, nagrywam. Kudima normalnie skrzywdzę za takie wypowiedzi bezczelne. Kudim knebel. Dobra, no i tak ma być. Tutaj w ogóle czy ja przeczytałem pytanie na głos? Miałem czytać. Pytanie brzmi, co się stało z ojcem Blutacza i Redmonda po jego śmierci? Wiemy na pewno, że oczywiście zapisał im jakiś spadek, ale co z nim się stało, jak umarł? You did well. Ktoś napisał, że stał się Saxon Hale'em. No trudno. Mission begins in 10 seconds. Dobra, napisałem odpowiedź, ponieważ najwyraźniej nikt nie ogarnia tego tematu. No i tutaj odpowiadając, ojciec Blutacza i Redmonda stał się duchem, który nawiedza mapę Harvest. A to jest szpieg, ja to wiem, ja to widzę. Natomiast nie wiem, gdzie jest moja amunicja. O, no i zabił mnie jakiś żołnierz, ale zginął zaraz potem, mam przynajmniej ginął asystę, świetnie. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie numer 4, bo widzę, że
staram się te pytania cisnąć szybciej, a mimo to jakoś to nie wychodzi. Jak ma na imię gołąb medyka? To będzie akurat proste. Bo nie tylko można tego gołębia zobaczyć w grze i wąski punkt. Tak więc wąski... O, już drugi punkt, no widzę wąski. Tutaj ciśnie normalnie. Całe dwa punkty. Wąski na razie wygrywa, masz dwa punkty. Ja też będę podpalał, a co? No, tam mi napisał medyk, że 91 Ubera, no trudno. Ale muszą być pisane odpowiedzi. Nie, może być w sumie słowo... Nie, no tak, pisane, żeby było, że dowód, wiesz, żeby nikt ten nie marudził. Więc tak, trzeba napisać. Żeby nikt nie mówił, że nie ma mikrofonu, albo że on jest w red i nie zdąży tak szybko napisać, jak ty powiedzieć, nie? Wiesz, bądźmy równi dla wszystkich. I dlatego też jedziemy z pytaniem numer 5, a co się będziemy... Dzisiaj dużo pytań dotyczących filmików z serii Midde. Więc niektórzy mogą... Oj nie, ludzie, jesteście daleko. Przeczytałem znowu nie wiem, czy powiedziałem. Ile domyślnie jaka liczba pojawiła się na zegarku śmierci w momencie jego uruchomienia? Expiration date. Dobrze, karot, czyli tutaj łeb. Idą. Marchewka i wąski, dobra. A ja spróbuję dzisiaj teraz, czy dzisiaj teraz. Czemu powiedziałeś, że mam to godzin? Co mam wiedzieć czego? No, a tam nie jest napisane czego. No było w godzinę, ale to na zegarku pojawiła się konkretna liczba, nie? Wiesz. Czy ja zabiję Grizzly? Nie zabiję. A skończyła mu się akurat amunicja, patrzcie. A nie, bo mnie zabił ten... Nie zabił szpieg, co za... No ty raczej nie znalazłem. Przydal. No dobra, zaraz pojedziemy z pytanie numer 6, a co? Tak, powiedziałem już, że marchewka i wąski idą w łeb, powiedziałem. Dwa dla nich. Po pięciu pytaniach... jedno zostało bez odpowiedzi, więc zadamy pytanie numer 6. Co znajduje się na pudełku zapałek na ekranie, ekranie rozpoczynającym The Pyro? Któż to wie? Kto powie? Chodzi o obrazek na tym pudełku, bo ktoś napisał ogień albo zapałki. Więc, oj nie, nie chodzi o ogień, nie chodzi, zresztą był ogień jakiś, nie chodzi o zapałki, które są w środku. Ale ktoś jest ogólnie, jaki ranką. Ja już myślałem, że to jest piek jakiś, nie nasz, ale jednak nasz. Wow! Wszyscy źle na razie. Karot jest blisko, czy powinienem podpowiedzieć? Podpowiem, dobra, podpowiem, żeby nie było tutaj, bo ktoś może być zmylony. Co za ktoś kończy? Podpowiemy, że karot jest blisko, ale to nie chodzi o kucyka, bo tam jest jednorożec, taki mały pluszowy. Co napisałeś? Nie widzę. Jednorożec. A czekaj, zaraz zobaczę. No faktycznie na tym pisałeś. Tak się ten czat przywija, że... Nie widzę. Wąski widzę napisał, że ognik. Czekaj, nie przewijam czat. Przewijam. Wąski nie widzę, żebyś ty napisał, że jednorożec. Widzę, że napisałeś, że ognik. A później balonorożec. Napisał. Będę musiał sprawdzić sekundkę, bo kurczę, nie chcę tutaj... Czekaj, też sprawdzę jeszcze raz.
Ognik, no to ognika widzę. Pyro nadchodzę, nie random. Ja muszę teraz chodzić. Kucyk. Nie, Hekusel napisał pierwszy jednorożec. Wąski, no kurczę, sorry, ale naprawdę nie widzę. Widzę, że Hekusel napisał pierwszy. No to patrzę na czat, nie widzę tego. Ale teraz po sekundę wysłałem też 4 czaty. Byłeś martwy. Wąski, byłeś martwy. Ja byłem żywy, nie widziałem tego, co napisałeś. Kurde, sorry, no ale to już nie fart. Na to nic nie poradzę. Trzeba być żywym, żeby udzielić odpowiedzi. Tu nie ma dead talka, niestety. No ja też tego nie wiedziałem, teraz wiemy dopiero. Tu sobie zapiszemy. Hekusel. Przykro mi wąski, no ale kurczę, co ja mam? Co ja na to poradzę? No, nie moja wina. Dobra, to... Przykro mi wąski, naprawdę. Po prostu nie fart. Wizji Pyro, nie chodzi, bo ja wiem, że oni tam zginęli, bo Pyro tam generalnie pozabijał wszystkich, ale tu chodzi o to w jego wizji, co się z nimi stało? No, w jego wizji, on przecież nikogo nie pozabijał. Prawda? No i teraz Wąskiemu się udało, proszę bardzo. Wąski odpowiedział, latali na jednorożce, to dokładnie tak było. Pyro i... nie Pyro Inżynier, kto to tam był, już zapomniałem oczywiście. Szpieg Inżynier chyba, jeśli nie pani nie myli. Wizji Pyro, latali na jednorożce po prostu. A ja tam demoluję im bardzo wypadową i przede wszystkim obronę pchnięcia wózeczka. Teleporcik padł. Wow. No i to mógł być teraz problem, bo nadziałem się na działko. No musiałem wystrzelić szybko te dwa razy, żeby zdążyć, zanim skończy mi się efekt działania. Ojejku, moja dupa. No i niestety zginęłem, ale w tej rundzie jako żołnierz udało się pobić rekord w liczbie zniszczonych konstrukcji. Aż 8. Woohoo! Dobra, teraz pytanie numer 8, tak? Dobra, jedziemy z pytaniem numer 8. Jak w jednym z filmików z serii Meet the Demoman stracił oko? Tutaj, że nie chciałem za dużo podpowiadać, konkretnie jak nikt nie będzie wiedział, to podpowiem, że chodzi o filmik Meet the Spy. Meet the Sniper. I w tymże filmiku Sniper przestrzelił butelkę Demomana, którą on przez przypadek sobie po prostu to oko wybił. Taki nie fart w sikucji w ogóle. Przeładujemy może. O, apteczka, dawaj. Coś tam zepsułem. Taki ten jest zły człowiek. Pociśniemy ten wózeczek troszkę. Kiedy słyszałem działko, nie podoba... Aha, tutaj poprawię. Dobra, to jest to, co tu jest poprawię. To spoko. Czy ktoś odpowiedział? Nie, jeszcze nikt nie odpowiedział. Też nikt tego filmiku nie pamięta chyba. A ja znowu... Niedobry Siegfried zniszczył znowu telefon. Łaaa, wow, widzieliście jaki kryt! To było coś. Aj, no i w dupę granat niestety.
Dobra, tutaj wam powiem, co się dzieje na czacie. Czyli Hekusel napisał, że został strzelony w oko, nie o to chodzi. A Wąski napisał, że chodzi o pilnik Mid the Sniper, więc powiedziałem, że owszem, ale chodzi jeszcze o co się z nim stało. Oczywiście Kudim, jak zwykle Brzydal jeden, napisał, że dostał butelką w oko. Ja normalnie go chyba zbanuję, żeby nie mógł brać udziału, nie wiem, co wymyślę. Bo skubaniec nie powinien odpowiadać. Jestem na niego bardzo właśnie pogniewany. O, tu już nie ma działka. Uhu. O, moje plecy. Nie, nie, ja spadłem za... O, spadłem za mapę. Co za niefart. Dobra, losujemy nową postać. Nie widzę, żeby ktokolwiek odpowiadał. Bardzo mi się to nie podoba. No i Karot napisał, w sumie przepisał. Chyba mam wrażenie, że przepisał. Wąski Kudim nie gra. Ale Kudim nie gra, bo on już wygrał raz, a mówiłem, że każdy może tylko raz wygrać refa. On wygrał w poniedziałek, we wtorek. O, ale dostałem z rakiety, to był niefortunny. Niefortunny start. Lecimy, lecimy. Czemu ty biegasz w kółko? Biegnij, nie biegaj w kółko, Betwiście. Niebiescy. Kto wygrywa? Karot. Karot ma chyba 3 punkty, jeśli dobrze widzę. A, Wąski ma 2. A nie, 3-3. No, tutaj poprawka, żeby nikt nie czuł się oszukany. Więc ostatnie 2 pytania mogą to rozstrzec. To jak będzie remis? No, wtedy się będę zastanawiał. To podzielimy nagrodę na pół albo coś. Uniknąłem ognia. Weź, tak, strzelajmy sobie. Super. No, to dobra. Dobra, wylosuję może nową postać. To teraz, teraz... Scout, ale to zmienimy broń tak. Wstrzymywacz, wściekłe mleko. I co jest do zestawu chyba? Święta makrela, prawda? Brakuje mi tylko czapeczki mleczarza. Niestety jej nie posiadam. Oglądamy, Kudim. 1007. Tak, tak, strzelajcie dalej. Wąski, dobrze, więc tutaj będzie ostatnie pytanie. Z rybą lata, no tak! Poczekaj chwilę, muszę jeszcze założyć rodzinę. No, poczekam chwilę, przecież teraz nie jeszcze. Lolo. Czekamy chwilę, zaraz będzie ostatnie pytanie, a potem już będzie koniec filmiku. Tak właśnie nagrywam 24 minuty, to jest wystarczająco długo. Dam ci łapę w górę. Co? Nie słyszę. 3, 2, 1. Coś tam nagrywanie. Jeśli pytasz kiedy kończę, to za 3 minuty, może nawet mniej. Ja nie jestem czerwono-niebieski. On chyba powiedział, że pozdrawia YouTube'a. Jeśli się nie mylę, to pozdrawiamy YouTube'a razem z nim. Niestety jakoś tego głosu nie, no ale nie urywa dupy, więc... No i widzę, że jako czerwoni czas odrodzenia już jest o wiele dłuższy. No dobra, jedziemy z ostatnim pytankiem i kończymy zaraz odcinek. To pytanie jest proste oczywiście. Hekusel jednak źle strzelił. Loxopop też, Hekusel znowu też.
Nie, gdzie jest apteczka? Gdzie jest apteczka? Fire! I Bonski odpowiedział, że 8. No i Bonski... Akurat tu się zdziwisz, bo głowa żołnierza jest tam również, jako ostatnia. To jest dziwne. Nie wiem już, której głowy brakuje tak właściwie. Ajajajajajaj, no i znowu. Co mówisz? Nie wiem, co tam Wąski mówił. Dobra, ale co damy? O co pytałeś? Ile jest pytań? To było ostatnie. Właśnie wygrałeś. Yay! Bonski. Dobra, teraz zginę albo nie. Ha, nie pobiegłem tutaj. Ile punktów ma Wąski? Ojejku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli odpowiedział jako pierwszy na połowę pytań. Jak zginę, to wymienię się Wąski, ale wymienię się już pod nagraniem, że po to, jak zginę, to po prostu kończymy. Czuję, że zginę już za chwilę. Dokładnie tak było, więc dzięki z wami, no, dzięki wam za towarzystwo. Żegnam się, trzymajcie się i do jutra, hej!